Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad, czyli punktu głosowanego. Czytam projekt uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Wodowice do realizacji w latach 2014-2015. Paragraf 1. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa ulicy Bronowickiej na rasie Stara Walicka na odcinku od ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Wełny Chory Walicka zgodnie z poniższym zestawieniem. Nazwa zadania. Przebudowa ulicy Bronowickiej na rasie Stara Walicka na odcinku od ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Wełny Chory Walicka. Jednostka realizująca. Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie. Cel zadania. Zadania. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Lata realizacji 2014, w 2014 roku w fazie realizacji inwestycji wykonanie dokumentacji projektowej pozyskania niezbędnych decyzji. Kwota i źródło finansowania w roku 2014 to 34 500 zł. Zadania powierzone z zakresu budowy, przebudowy budynku oraz oświetlenia. W 2015 roku będzie realizacja zadania na podstawie projektu i koszt przebudowy 475 500 zł. Zadania powierzone z zakresu budowy, przebudowy ulicy wraz z oświetleniem. Paragraf 2. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ciągu pieszo-jezdnego ulica Zarzecze na odcinku od ulicy Filtrowej do ulicy Nadunie zgodnie z poniższym zestawieniem. Nazwa zadania. Budowa ciągu pieszojezdnego ulicy Zarzecze na odcinku od ulicy do Filtrowej, do ulicy na Błocie. Jednostka realizująca. Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie. Cel zadania. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Lata realizacji. W roku 2014. Wykonanie dokumentacji projektowej pozyskanie niezbędnej decyzji. I kwota i źródło finansowania. Będzie to 27 000 zł. Zadań powierzonych z zakresu budowy, przebudowy i wraz z oświetleniem. W roku 2015 realizacja zadania na podstawie projektu i kwota planowana 259 713 zł i też zadania powierzonego z zakresu budowy, przebudowy ulic wraz z oświetleniem. Paragraf 3. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa chodnika przy ulicy Młodej Polski, rejon zasadów ulicy Zdrowotnej Krowodza zgodnie z poniższym zestawieniem. Nazwa zadania. Budowa chodnika przy ulicy Młodej Polski. Jednostka realizująca Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie. Cel zadania. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Lata realizacji. 2014 rok. Wykonanie dokumentacji projektowej. Pozyskanie niezbędnych decyzji. Kwota i źródło finansowania. 18 500. Złotych zadania powierzone z zakresu budowy przebudowy wraz z oświetleniem. W 2015 roku nastąpi realizacja zadania na podstawie projektu i zaplanowana kwota 122 500 zł. Zadania powierzone z zakresu budowy przebudowy wraz z oświetleniem. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dnia jej podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych dzielnicy realizowanych w cyklu wieloletnim w perspektywie lat 2014-2015. I tutaj tak szybko przybliżając, wszystkie te trzy zadania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, o co wnioskowali i radni i mieszkańcy.
Ponadto, z uwagi na to, że Rady Dzielnic muszą planować każdego roku co najmniej 35% środków finansowych na zadania inwestycyjne, stałej puli środków, jakie otrzymują, Rada Dzielnicy musi mieć zadania inwestycyjne przygotowane i zaplanowane w cyklu takim perspektywicznym i wieloletnim. Tyle uzupełnienia tego projektu uchwał. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, więc... Mylnik, poproszę. Chciałbym ponowić pytanie, które zadałem czterokrotnie na komisji i już w mojej ocenie nie uzyskałem na nie odpowiedzi, ale też dwa słowa komentarza. Proszę Państwa, wydaje mi się, że z tych trzech propozycji, które zostały przedłożone przez zarząd radnym, no ta pierwsza budzi największe wątpliwości z trzech względów. Po pierwsze, jeśli chodzi o kwotę, po drugie, jeśli chodzi o zasadność, po trzecie, chciałem się zapytać, jacy to radni wnioskowali o, czy lobbowali za tą ulicą, jak pan przewodniczący powiedział, że zwracali się mieszkańcy i radni. Więc tutaj bym prosił o uściślenie i zadam to pytanie, ponieważ jak tutaj widzimy z tego kosztorysu, będzie to ponad pół miliona złotych, co jest rzeczywiście niebagatelną kwotą w kontekście budżetu, jaki dysponuje Rada Dzielnicy Szóstej. Chciałem zadać pytanie, czemu dokonujemy przebudowy, bo zostało mi na komisji zarzucone, że to są zadania inwestycyjne, a nie przebudowa. No, nazwa zadania zaczyna się słowem przebudowa, więc dlaczego dokonujemy, czy chcemy dokonać tak drogiej przebudowy ciągu ślepego, który jest wykorzystywany głównie do obiektów komercyjnych, prywatnych, gdy mamy w dzielnicy szereg, pewnie każdy z panów radnych w swoim okręgu, elementy infrastruktury drogowej wymagające dofinansowania tak szczodrego. Tutaj myślę, że także z poparciem radnych i mieszkańców nie byłoby problemu. Oczywiście dysponuję przykładem, jeśli będzie taki potrzebny. Reasumując, dlaczego akurat ten fragment zwrócił uwagę wysokiego zarządu? Tak, jakby to powiedzieć, szczodrym zapewnieniem środków finansowych. Co do pozostałych dwóch, można mieć mniejsze lub większe wątpliwości. Ja pozwolę sobie skomentować drugi, ponieważ leży na terenie mojego okręgu wyborczego. Oczywiście jest on zasadny, natomiast też podejrzewam, że pewnie za tą kwotą byłyby istotniejsze elementy do właśnie budowy, przebudowy. Ale chciałbym się skupić przede wszystkim na tym pierwszym i na pytaniu, które przed chwilą zadałem. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Zanim zamknę dyskusję. I przepraszam, jeszcze właśnie a propos prowadzenia dyskusji, bardzo bym prosił o umożliwienie ewentualnej reakcji mojej strony na odpowiedź bądź nieodpowiedź ze strony wysokiego zarządu. Znaczy, tego w zasadzie nie dopuszcza, ale jeżeli pan tak prosi, to myślę, że nie będzie problem. Po pierwsze, jedynym kryterium i najważniejszym było bezpieczeństwo pieszych. Po drugie, jeśli chodzi, kto wnioskował, wnioskowałem ja, wnioskował Marcin Kucharczyk, wnioskowała pani Alicja Gackiewicz. Po trzecie, jeśli chodzi o dlaczego nie ma tam innych ulic, to ja, wydaje mi się, że państwo jako radni znacie procedowanie, znacie terminy zgłaszania propozycji do budżetu miasta, do wieloletniego planu inwestycyjnego. Niestety, przynajmniej do zarządu, nie przypominam sobie, żeby w ubiegłym roku, w tym roku cokolwiek wpłynęło. Zarząd proponuje, a Rada podejmuje uchwałę w głosowaniu. Dziękuję. To ja mam bardzo dużo w takim razie. Tak, no oczywiście przyjmuję to, co powiedział pan przewodniczący. Natomiast, tak jak mówię, no, cały czas chciałbym prosić o odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat ten element infrastruktury drogowej znalazł tak szczodre uznanie w tym projekcie zarządu?
Oczywiście bezpieczeństwo pieszych jest, że tak powiem, odpowiedzią, która pewnie dokonsumowała czy czwarte pytanie dotyczące... Jeszcze raz odpowiadam na pytanie z uwagi na bezpieczeństwo pieszych. Może pan się zapoznać z korespondencją. Pan Jacek panu udostępni. Może ta korespondencja coś panu wyjaśni. Ale z kim? Korespondencja? Korespondencja złożona do Rady Dzielnicy 6 Bonowice w sprawie tej ulicy. Rozumiem. No, ja pewnie pan przewodniczący też dysponuje korespondencją. Każdy dysponuje, każdy może przyjąć, każdy może się zapoznać z treścią pism, z korespondencją. Nie widzę tu przeszkód. Szanowni Państwo, zamykam obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosów. Bardzo proszę, aż tak ktoś by mógł wyraźnie przytrzymać. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Czy ktoś nie głosował? Aha, dobrze. Dziękuję. Szanowni Państwo, na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.